Witajcie moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś absolutnie wyjątkowym. Jest to album, jakiego jeszcze do tej pory nie wykonywałam. Jest to duży album z wieloma elementami pop-up, który wykonałam na warsztatach Olgi Bielskiej. Album jest zrobiony z prześlicznej kolekcji od Scrap Boys Bedtime Story, czyli opowiadanie na dobranoc. I właśnie ten album jest jednocześnie opowiadaniem dla dziecka. Zaraz Wam pokażę, gdzie ukryte jest to opowiadanie. Przechodzimy zatem do prezentacji. Już na samym początku widzimy piękne grafiki, dużo kolorowych zwierzątek. Tutaj główni bohaterowie naszego opowiadania. Jednocześnie są to miejsca na zdjęcia, które chowamy tutaj w tych rameczkach. Tu mamy taką piękną grafikę z niespodzianką. Pociągając za ten paseczek, chowa i pokazuje nam się pani lisica. Taki fajny element ruchomy, przykuwający uwagę. I teraz w każdej karcie w tym albumie mamy ukryte opowiadanie. Opowiadanie wymyśliła pani Aneta Duniec. Jest naprawdę świetne, bardzo wesołe, pozytywne, takie uczące dziecko. Myślę, że spodoba się właśnie nie tylko dzieciom, ale nawet także rodzicom. I chowamy tutaj do tej kieszonki. Kolejna strona w tym albumie, to taka bardziej albumowa strona, ale z niespodziankami. I tak, z lewej strony mamy pierwszą imprezkę. Bardzo taka fajna ta grafika. Klapeczki na zdjęcia, 10 na 15. Album pomieści około 60 zdjęć w formacie 10 na 15 i plus jeszcze kilka mniejszych. Kolejna strona to również klapeczki, ale również tutaj mamy niespodziankę. Tym razem ukrytą tutaj wiewióreczka i pan mysz. Kolejna strona opowiadania i kolejna strona pop-upowa. Jak widzicie, dużo się tutaj dzieje. Tutaj z lewej strony mamy kolejne rameczki na dwa zdjęcia. I tu kolejne strony, bardziej takie albumowe. I z lewej strony mamy wodospad. I tu mamy kolejną niespodziankę. Pan mysz. O. Kolejne miejsce na zdjęcia. I tu kolejna niespodzianka. Tym razem pani kotka przechadza się po swoim pokoju. Miejsce na zdjęcie za tą rameczką. Klapeczki. Tu mamy karty na zapiski. One nam tutaj nie wpadną głębiej, bo tutaj mamy podklejone, także spokojnie można sobie te karty dosunąć do końca. Tutaj możemy wstawić większe zdjęcie. Kolejna strona pop-upowa z kolejnym elementem ruchowym. Tym razem pan Shop chowa się i pokazuje. A tu miejsce na trzy zdjęcia wsuwane pod rameczki. I ostatnie już strony w tym albumie. Mamy tutaj taki klips. A tutaj mamy kolejną imprezkę. Tym razem pani gęś i pan lisica. Tu mamy kolejny klips, który przytrzymuje nam tą książeczkę. Tu dodatkowo mamy jeszcze kartę na zapisek.
Tu można wkleić mniejsze zdjęcia. Delikatnie rozchylamy sobie ten klips i wsuwamy. Tutaj klapeczki. Miejsce na kolejne zdjęcie. I całość zamykamy sobie właśnie tym dużym klipsem. Wszystko ładnie się trzyma. I ostatnia już strona okładkowa. Mamy tutaj dwa wodospady, mniejszy i większy. I ten mniejszy. I tu jeszcze mamy kolejny, ostatni element pop-up. I to, moi kochani, już cały album. Album jest naprawdę wyjątkowy, bo jest jednocześnie opowiadaniem dla dziecka. I myślę, że album w takiej formie właśnie może być wyjątkowym pomysłem na prezent. Spodoba się zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Serdecznie polecam właśnie tego typu album. Moja córka była nim zachwycona. Także z pewnością będę musiała jeszcze wykonać co najmniej jeden. Dajcie koniecznie mi znać, jak Wam się podoba taka propozycja albumu. Co o niej myślicie, jak Wam się podobają te elementy pop-upowe. A na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Dziękuję również za wszystkie komentarze. Serdecznie Was pozdrawiam i widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!